Chodził przez Samarię i Galileę. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niemu 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga, i padł na twarz do nóg Jego, dziękując Mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Widzicie, ujęło mnie to, że jest wielka różnica między byciem oczyszczonym a uzdrowionym. Oni stali z daleka i na jedno słowo Jezusa wszyscy zostali oczyszczeni. Jezus uwolnił moc i zostali oczyszczeni. Ale jeden z nich wrócił, podziękował. Jezus powiedział: wiara twoja uzdrowiła cię. To są zupełnie inne słowa. Być oczyszczonym nie oznacza być uzdrowionym. Moc Boża spowoduje w twoim życiu zmianę. Uderzenie Bożej mocy spowoduje zmianę. Ale tylko twoja wiara jest w stanie tą zmianę utrzymać i umożliwi ci życie w tej zmianie. Nie znamy losu pozostałych ludzi. Nie znamy losu pozostałych 9. Nie wiemy, co było z nimi dalej. Nie wiemy. Wiemy, że jeden z nich wrócił, Jezus powiedział: wiara twoja uzdrowiła cię. Chcę, żebyś zrozumiał bardzo ważną rzecz. Cokolwiek w twoim życiu tecie, to ciszej. Jestem bardzo głośno. Cokolwiek w twoim życiu się zdarzyło w wyniku ingerencji Bożej, to jest coś, do czego nie musiałeś się dotknąć nawet. Mogłeś stać z daleka. Stać z daleka. I Boża moc przeniknęła twoje życie. Ale to nie jest powód do ekscytacji. Żaden to nie jest powód do ekscytacji. Kiedy Boża moc przenika twoje życie, to pierwsza reakcja jest taka, że ja zaczynam zbliżać się do Boga i zaczynam rozwijać nową przestrzeń, w której będę mógł teraz żyć tak, jak mam. Bóg mnie oczyścił. Bóg mnie podniósł. Ale teraz ode mnie zależy, czy ja będę żył w ten sposób. Czy ja rozwinę wiarę. Ogromna część Kościoła, szeroko pojętego Kościoła, ekscytuje się tym, że doświadczyli różnorakiej Bożej obecności. Ale doświadczyć Bożej obecności jest bardzo prosto. Bardzo prosto. Wystarczy, że człowiek woła. Że woła ze szczerego serca. I to jest wystarczające, aby otrzymać ingerencję Bożą. Ale żeby potem w tym żyć, to trzeba rozwinąć wiarę. A wiara rozwija się przez to, że zaczyna się być blisko Niego. On wraca, ten Samarytanin, pada przy Jego nogach. On pada przy Jego nogach. I On zaczyna być blisko. Jak On zaczyna być blisko, to ze słów Mistrza padają słowa: wiara twoja uzdrowiła cię. I to jest stałe, i to jest mocne, i to jest silne. Wiara twoja uzdrowiła cię. Mnie interesują rzeczy stałe. Stałe. Stałe przeżycia, stały sukces, stałe uczucia. Rzeczy stałe. Interesuje mnie coś, czego mogę doświadczyć dzisiaj, a jutro o tym zapomnieć. Rozumiecie mnie? Jak będziesz się dzisiaj modlił, to stań sobie w miejscu właśnie tego Samarytanina, tego człowieka, który wiedział, co ma zrobić.
Powiedz, Panie Boże, ja dziękuję Ci za to, co zrobiłeś w moim życiu. Ale ja będę coraz bliżej Ciebie, ponieważ ja chcę, żeby moja wiara utrzymała to, co otrzymałem. Niech Twoja wiara będzie mechanizmem, który cały czas będzie funkcjonował. I musisz być blisko. Musisz być blisko, jak najbliżej. Jak najbliżej. To nie jest tak, że stoisz z daleka ciągle i mówisz: Synu Dawida, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi. Ja dawno się nie modlę do Boga. Ja już nie pamiętam, kiedy ja powiedziałem do Boga: pomóż mi. Ja nie pamiętam. Pomóż mi. Wiesz, jak jesteś blisko, to nie mówisz: pomóż mi. Się z daleka krzyczy: pomóż mi, jestem trędowaty, pomóż mi. Trędowaci krzyczą z daleka. To trędowaci krzyczą, bo oni w ogóle nie mogą podejść bliżej. Rozumiesz, bo to prawo zabraniało trędowatemu podejść blisko zdrowej osoby. Trędowaty stoi z daleka: pomóż mi! Kupa ludzi w kościołach jest trędowata. Mają wewnętrzny trąd. Stoją daleko i krzyczą: pomóż mi, Jezusie! A wystarczy podejść blisko. A wystarczy podejść blisko. A wystarczy się odważyć. Powiedz: Panie Boże, ja będę bliżej niż zwykle od dzisiejszego dnia. Ja rozwinę moją wiarę, tak jak nie rozwinąłem jeszcze nigdzie. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Uwielbiamy Twoje potężne imię. Jesteśmy ludźmi, którzy są blisko. Ludźmi, którzy są blisko. Wywyższamy Ciebie, Królu. Nasza wiara rośnie, kiedy jesteśmy w Twoim stu. U Twoim stu. Wywyższam Ciebie, Królu, będąc u Twoim stu. Jezus! Już nadchodzi dzień, wraca Jezus Pan. Niebo szuka cień, wraca Jezus Pan. Thank you.
spaszu was. Oh!
Wciąż tak bliski mi.
Wciąż ten sam.
Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący. On był, jest i przyjdzie znów. Całe stworzenie śpiewa Królowi Królów wieść. Tyś najcenniejszy jest i Ciebie uwielbia. Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący.
przyciąga wszystko do siebie, jest wyższa. Wszystko. Każdy aspekt Twojego życia. Wszystko. Wszystko pociąga do siebie. Wszystko w Twoim życiu.